Witam was, drogie dzieciaczki, na... Witam was, drogie dzieciaczki, na wstępie muszę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek będzie jednym wielkim bólem dupy, ale no co, no każdy ma prawo czasem sobie ponarzekać, nie? A ja mam dzisiaj taki humor, że chcę sobie ponarzekać. Nie łudzę się, co prawda, że akurat ktoś odpowiedzialny za to, jak wygląda program maturalny i lektury dobierane do tegoż egzaminu, akurat natrafi dziś na moje smutne marudzenie, ale no co, no pomarudzić każdy może, nie? W końcu w sumie to jestem... tym, Polakiem, to już w ogóle ma. A więc przejdę do sedna. Boli mnie jedna rzecz. Otóż uważam, że zmuszanie kogokolwiek do czytania nad niemnem to jest sadyzm w najokrutniejszej postaci. Wiele jestem w stanie zrozumieć, naprawdę wiele. Ja wiem, że lektury nie zawsze mogą być, a nawet nie powinny być lekkie i przyjemne, no bo życie nie jest lekkie i przyjemne, ale nad niemnem. Ośmielę się stwierdzić, że nigdy w życiu nie przeczytałem bądź nawet nie usłyszałem czegoś, co by wniosło mniej do mojego życia niż ten bełkot orzeszkowej. I zaznaczam, że biorę w tym zestawieniu pod uwagę wszystkie składy wszystkich tych płynów, chemikaliów, które przeczytałem siedząc na kiblu, albo nawet te teksty z piosenek od Ewy Farnej. Nie ma innej opcji, to musi być jakiś sabotaż. No 80% licealistów żeby, to są takie dość optymistyczne założenia. To tej książki nawet nie tknęła, bo dobrze wiedzą, z czym to się wiąże i co ich czeka. Bo rodzice też to mieli i nie są głupi. A pozostałe tam 20, czy dajmy na to 5, to jak się za to zabierze, to po pierwszym rozdziale już zasypia, no. Potem lekcje, które powiedzmy trwa to 2 tygodnie roku szkolnego, czyli jakieś, nie wiem, 10 lekcji języka polskiego, wyglądają w ten sposób, że jakby nauczyciel gadał coś zupełnie nie na temat o czymś innym, to nikt by się nawet nie pokapował, że coś jest grane, że coś nie gra, znaczy się. No Jezu, 24-godzinna transmisja z wyścigu kolarskiego oglądana na telewizorze, który śnieży i nie ma głosu, w towarzystwie 4 manekinów i opowiadającej anegdoty Kasi Cichopek, zdaje się mieć mniejsze właściwości usypiające niż to gówno. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł w instytucie czegoś tam, że w sumie to czytanie nadniemne można by przepisywać na receptę jako zabójczo silny lek na ten ludzi, co zasnąć nie mogą, na senny. Tylko że potem doszli do wniosku, że nie, że jednak nie, bo jest za duże ryzyko zachorowania na raka. Ktokolwiek wpadł na pomysł, aby ten syf stał się lekturą szkolną, powinien stać przed sądem za ten znęcanie się nad innymi ze szczególnym okrucieństwem. Bo najlepiej od razu ten, no, pluton egzekucyjny. Czy przesadzam? Nie wiem, może i przesadzam. Koniec końców i tak jak ten. Ludzie nie czytają lektur. Chyba się uniosłem za bardzo. Czułem się strasznie. Pójdę chyba.